Dzień dobry w kolejnym vlogu na moim kanale. Zrobiłam sobie rozciąganie i powiem Wam szczerze, że będę tutaj chyba nawet ćwiczyć, bo mam na to sporo miejsca, czemu nie, na świeżym powietrzu, jak będzie tylko pogoda. Na pewno zdecydowanie lepiej jak w domu. Lecę robić sobie jakieś śniadanie, bo już zgłodniałam. Postanowiłam nagrać weekly vloga, także mam nadzieję, że wytrwam i uda mi się nagrać jak najwięcej. Także zapraszam Was do oglądania. Proszę bardzo, moje śniadanie jest już gotowe. Dodałam sobie do płatków owsianych kakao, posłodziłam to syropem z agawy, zmiksowałam truskawki, dodałam suszone truskawki, maliny, trochę kokosu i śniadanie gotowe. Także biorę się za jedzenie, naprawdę wygląda to pięknie, a jak wygląda pięknie, to oczywiście będzie też smakować, także smacznego dla mnie. To, że było pyszne, to chyba widać. Byłam na drobnych zakupach, bo skończył mi się proszek do prania. Wzięłam od razu dwa. Zaraz sobie to przesypię. Mamy tutaj też chusteczki, płyn do naczyń, syrop z agawy. Właśnie sprawdziłam i mam. Ostatnio kupowałam cały, ale to nic. Mamy też suszone truskawki, maliny. Wzięłam dwa batoniki dla Oliwiera. On jak był mały, to bardzo dużo ich jadł. Nie wiem, czy teraz dalej będą mu tak smakować, dlatego wzięłam dwa. Mamy tutaj też chrupki, płatki owsiane, ojej, i worki do odkurzacza, tylko nie jestem pewna, czy akurat te będą dobre. Wydaje mi się, że to była właśnie dziesiątka, ale zaraz to sprawdzę. A ty co? Halo? Głodny jesteś? Dzisiaj nic innego na obiad, jak nasze ulubione curry z krewetkami zrobiłam, bo stwierdziłam, że to będzie najszybsze danie, także teraz jemy obiad. Obrałam wszystkie truskawki od moich rodziców, przywieźli je prosto z Polski, z działeczki, także wiecie, są bez żadnego dziadostwa, a już wypadałoby je spożytkować, także zrobimy sobie koktajl. Kolacja dla synusia. Mam tutaj przygotowanych kilka serów. Potrzebuję teraz deskę, na której będę układać, i deskę, na której pokroję sobie te sery, bo chcę tak ładnie tutaj porozkładać. Zapomniałam tylko kupić winogrona, ale trudno, obejdzie się. Będzie i bez. A jeszcze gdzieś miałam tutaj orzechy. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać. Ale pachnie ładnie. Ja lubię takie sery mega. Blütenkäse, czyli taki kwiatowy, szwajcarski. No pachnie pięknie. Chciałabym teraz to tak fajnie sobie pokroić w takie nie wiem, trójkąty. Nieraz jak jedziemy gdzieś i zamawiamy sobie takie antipasti, to właśnie tak fajnie mają to pokrojone. I mi się to zawsze tak podoba. Także ja też tak zrobię. Pokroję to właśnie w ten sposób. Ok, i teraz będziemy tak układać może, nie wiem, coś takiego. W różnych miejscach i będzie to ładnie wyglądać. Muszę spróbować. Faktycznie jakieś kwiaty wyczułam. Ale pachnie. Lubię takie śmierduchy. Tylko jak go pokroić? Na pół. I chyba sobie tego pokroję w ten sposób. O! Może tak to poukładam. Ale ta pogoda jest naprawdę, ja nie wiem.
To jest niepoważne. Dobra, tutaj mamy to. Mam jeszcze gorgonzolę. Więc gorgonzolę też śmiało można tutaj położyć. Chodź tu. Bardzo dobry ser. Tylko gdzie go położyć? Może jakoś tak? Na mniejsze kawałki. Tutaj go też położę. O. Coś takiego. Będzie ładnie, pięknie. Nie wiem, co tutaj jeszcze dodać. Mam też jakieś salami chyba. Szynka by się przydała jakaś. Inna. Ale chyba nie mamy takiej surowej. Także tak, pokroimy, to znaczy poukładamy jeszcze to salami jakoś, tylko nie wiem jak to ładnie jakoś pozawijać. Może tak. Rozwija się. Dobra, to będzie na pół. Coś takiego. I voilà, moja deska serów gotowa. Teraz idę do wanny poleżeć chwilę i zaraz pewnie odpalimy sobie Dextera, bo nie wiem, zostało nam tam jeszcze kilka odcinków tego sezonu. Także spędzimy sobie jeszcze ten czas przed telewizorem. Słoneczko! Yeah. Odwiozłam Oliwiera do przedszkola, zrobiłam sobie kawę. Miałam jechać od razu na zakupy, bo muszę kupić sobie taki makaron ryżowy do sałatki, bo mam dzisiaj w planie zrobić sałatkę. Ale tak mi się zachciało kawy, że stwierdziłam, dobra, jadę najpierw do domu. Wypiję kawę, posiedzę chwilę na tarasie w tym pięknym słońcu. W końcu wyszło słońce. I za chwilę pojedziemy sobie na zakupy. Fajnie tak złapać te promienie słoneczne, bo powiem wam, że naprawdę ta pogoda u nas jest no paskudna. Wiem, że w Polsce macie piękną pogodę, a tutaj jest tak brzydko. Wszędzie po wodzie. Heidelberg, tam gdzie byliśmy ostatnio na dniu mamy, to jest cały zalany. Katastrofa. Mam nadzieję, że się ta pogoda jakoś przeciągnie i po prostu z racji tej, że teraz nie mamy w ogóle pogody, a jest już czerwiec i nie było tak naprawdę w ogóle pogody, może było z 5 dni takich ładniejszych, a tak to ciągle pochmurnie, deszczowo. Mam nadzieję, że za to listopad będzie piękny i wiosenny. Zobaczymy, jak to będzie. Fajnie by było. Tak naprawdę za 4 miesiące już mamy mieć kalendarzową jesień, a u nas jeszcze nawet wiosny nie było. Ale już się cieszę, bo za niedługo jedziemy na wakacje. Wypiłam sobie kawę, zbieram się na zakupy, ale chciałam wam jeszcze pokazać moje ostatnie zamówienie z Zary. Zamówiłam kilka rzeczy dla Oliwiera, bo mają teraz wyprzedaże, więc skorzystałam. Będzie miał po prostu na te chłodniejsze dni. Zobaczcie, jaka piękna jest ta bluza. Z takimi misiami w kolorze miętowym. Uwielbiam takie kolory. Następnie mam kolejną bluzę z takim pieskiem. Ostatnio zamawiałam mu też bluzę w takim kolorze, tyle żeby była cała czysta. A tutaj mamy z takim pieskiem. Bardzo ładna. Strasznie ładne kolory. Żółta. Ostatnio też w sumie mu zamawiałam żółtą z cytrynką, no ale będzie miał po prostu już na później.
Zamówiłam mu też dwie koszulki i zdecydowanie muszę domówić tych koszulek, bo one kosztują tylko 4,95, o ile się nie mylę, tak dokładnie. I naprawdę mają bardzo fajny materiał i są w przepięknych kolorach, idealne takie na lato. Także mamy żółtą, niebieską. Zamówiłam też buty, ale jeśli chodzi o te buty, to myślę, że one będą na niego niestety za wąskie. Jeszcze nie mierzyłam, ale już widzę, że są tutaj dosyć wąskie, a Oli po mnie ma szerokie stópki. Ja też mam dosyć szeroką stopę i ciężko mi buty jakiekolwiek znaleźć. Myślę, że niestety je będę musiała odesłać. I mamy kolejne buciki. To już są te same, które zamawiałam poprzednio, tyle że wzięłam już mniejszy rozmiar. Strasznie mi się podobają, tylko śmierdzą taką gumą. No ale na jakiś basen, na wakacje myślę, że będą fajne. Zobaczymy później, jak wróci z przedszkola, to przymierzymy. I dla siebie oczywiście też wzięłam dwie rzeczy. I mam tutaj takie różowe body z falbanką. Stwierdziłam, że fajnie może to wyglądać właśnie do takich letnich stylizacji na wakacje. No zobaczymy, zaraz sobie to przymierzę. Także mamy tutaj to i to. Ten top jest po prostu przepiękny. Jak go zobaczyłam, stwierdziłam, że muszę go zamówić. Ja na ogół w takich rzeczach na co dzień nie chodzę, ale myślę, że na jakieś wakacje do opalonej cery będzie to pięknie wyglądać z jakimiś właśnie spodniami takimi szerokimi. Już nawet sobie ostatnio wystylizowałam to z białymi spodniami i wyglądało to przepięknie, więc myślę, że ten top zostanie ze mną. Tak jak mówię, na wakacje będzie idealny. I wzięłam go w rozmiarze M. Na ogół biorę sobie takie topy z Zary w rozmiarze L. Dobrze, że nie wzięłam, bo byłby na mnie za duży. A ten jest wręcz idealny. Także zaraz to sobie przymierzę i Wam pokażę, jak to pięknie wygląda. A resztę muszę wyprać. Myślę, że raczej nic z tych rzeczy nie będę odsyłać. Jedynie te czarne buty. Także tak teraz przebiorę się, pokażę się Wam i jadę na zakupy. Uważam, że ta stylizacja jest naprawdę przepiękna. Mamy tutaj białe spodnie, białe buty i ten top to jest idealna stylizacja na lato, wiecie, taka wakacyjna. Myślę, że zostaje ten top ze mną, zabiorę go chętnie na wakacje. Kolejna stylizacja w nieco innej kolorystyce, tym razem założyłam sobie czarne spodnie z czarnymi klapkami, do tego oczywiście czarna torebka, uważam, że też bardzo ładnie to wygląda. Szybka zmiana stylówki, jednak jest ciepło, także założyłam sukienkę. Biorę torbę i jedziemy na zakupy. Powiem Wam, że jest to moja ulubiona torebka. Noszę ją tak naprawdę cały czas, bo pasuje do wszystkiego. W ogóle na nią nie uważam, a ona jest w stanie idealnym. Muszę koniecznie zamówić sobie taką w kolorze białym i chciałabym też czarną, tyle że w nieco innym rozmiarze. Jeśli chodzi o rozmiar tej, naprawdę jest fajna, bo mieści mi się portfel, telefon i jeszcze coś się zmieści, także uważam, idealna. Teraz zakupy. Co ja tu kupiłam? Mamy tak, sałatę, paprykę, brokuł. Wzięłam sobie dressing do sałaty już gotowy. Po prostu pójdę na łatwiznę, on jest bardzo dobry. Myślę, że do tej sałatki będzie świetnie pasował, bo tak w ogóle będę robić zaraz sałatkę moją ulubioną. Kupiłam sobie wszystkie składniki. Mam nadzieję, że będzie taka dobra jak ta, którą kupuję. Mamy tutaj orzechy nerkowca, bo później będę robić majonez z orzechów nerkowca. Pieczywo. Mamy tutaj też grzanki, tylko chyba zrobię jakoś, aby były ziołowe. Seler naciowy do soków. Tutaj mam ten specjalny makaron do tej sałatki, tyle że nie wiedziałam, który dokładnie. Tutaj jest grecki. Tutaj mam z Barilli, nie wiem, zobaczę, który będzie lepszy. No zobaczymy. Wziąłem dwa, nie zginie, prawda?
Widziałam też dwa makarony, takie wiecie, z literkami. Oli bardzo je lubi w zupie pomidorowej. Więc mam tutaj dwa makarony i mam jeszcze ser żółty, właśnie tak, aby pokroić to w kosteczkę. Także to by były moje zakupy. Teraz muszę zobaczyć, jak gotuje się ten makaron. Tylko nie wiem, który. 10-12 minut gotowania. Dobra, może użyjemy ten. Dobra, gotujemy w takim razie ryż. Nie wiem, co jeszcze przygotować tutaj do jedzenia. Wiem, że do tej sałatki idą jeszcze orzechy włoskie. Orzechy włoskie już mam, bo nawet wczoraj kupiłam, także robimy sałatkę. Powiem Wam, że ta sałatka smakuje dokładnie tak samo jak z Rewe. I w Rewe ta sałatka ma 310 gram, kosztuje 2,99 euro, więc no sama w domu mogę zrobić, mam dużo więcej. Bardzo się cieszę, że ją odtworzyłam, bo będzie to teraz moja ulubiona sałatka. Braliśmy się na rower i czekamy na pociąg, bo właśnie będzie przejeżdżał. Ciekawe, z której strony? Chyba stamtąd będzie jechał, tak. A tak w ogóle to nagrywam telefonem. Zastanawiamy się z moją mamą, czy nie podjedziemy sobie na truskawki. Bo jakieś ciacho takie sezonowe, nie ukrywam, żebym zjadła z tymi truskawkami. Jedzie! Gdzie? Tam. Tam zaraz się wyłoni zza krzaków. Jedzie! Machaj! No machaj! Kto tak pięknie truskawki zbiera? Mama? No? Tuki, papa? No pięknie! Brawo! I nazbierasz cały koszyczek? No? Nazbierasz cały koszyczek? Super! No pewnie piękna! Wow! Wróciliśmy już do domu i razem z moją mamą robimy spring rollsy. Gdzie masz te? O, mamy tutaj. Jak to się nazywa po polsku? Papier ryżowy, sosik przepyszny, makaron ryżowy i różne dodatki. Dzień dobry w kolejnym dniu. Zdążyłam już sobie posprzątać w całym domu. To znaczy zostało mi jeszcze zrobić takie drobne rzeczy jak wymycie zlewu, wymycie ekspresu do kawy, pościerać kurze na RTV-ce, ale to zostawiam dla Oliwiera, bo on bardzo lubi mi pomagać i zawsze robi to Oli, dlatego nie będę mu zabierać tej przyjemności. Zaparzę sobie miętę, bo właśnie przyniosłam z ogródka. Muszę jeszcze wypić kolagen, ale to za chwilę sobie zrobię. Będę robić obiad, a na obiad dzisiaj u nas będzie... Co ja chcę zrobić na ten obiad? Makaron. Ja mam mega ochotę na makaron. I będę robić sobie taki sosik z pomidorów koktajliowych. Do tego dodam sobie jeszcze czosnek oczywiście i główny składnik tego będzie rozmaryn. Pachnie pięknie. Później ten smak jest taki naprawdę mega wyrazisty. Dołożę sobie jeszcze tej mięty kawałek. No i tak, robimy obiad. Pokroję sobie teraz te pomidorki i Wam zaraz pokażę, ale naprawdę jest tak dobry ten makaron, że to się w głowie nie mieści. Pomidory mam już oczywiście umyte, bo ja zawsze sobie ozonuję, także one już są wymyte. Nie wiem ile ich, myślę, że tyle wystarczy. Zdecydowanie. Teraz je pokroimy sobie na mniejsze kawałeczki. Wrzucę od razu sobie to tutaj do garczka. Mm.
wniosłam kotu kubetę do piwnicy, bo mieliśmy ją tutaj w łazience. Ale wiecie, on zawsze tam bałaganił z tej kubety, tak naprawdę. No i w ogóle czasami, wiecie, jak on coś poszedł robić, a do nas przyjeżdżali goście, no to tak niefajnie załatwić się przy takim zapachu. Także stwierdziłam, że wyniesiemy sobie to do piwnicy. Myślicie, że muszę mu pokazać, gdzie to teraz stoi, czy sam się ogarnie? Także tak, robimy, kroimy. Muszę kupić jeszcze oliwę dzisiaj, bo mi się kończy. Niestety ostatnia oliwa z Włoch. Tylko tyle mi zostało. To jest znak, że musimy pojechać do Włoch i raczej na 99% w tym roku jeszcze się wybierzemy do tych Włoch, ale nie wiem kiedy. Obstawiam, że może być to wrzesień, październik. Bo my zawsze, jak gdzieś mamy rocznicę ślubu w październiku, to staramy się gdzieś właśnie w tą rocznicę ślubu jeździć. Także myślę, że wybierzemy się, no koniecznie. Chciałabym do Włoch jeszcze w tym roku pojechać, bo niestety na święta wielkanocne nam się nie udało. Także fajnie by było, jakby nam się udało pojechać gdzieś właśnie wrzesień, październik. Czosnek. Oj. Myślę, że tak 3 ząbki czosnku. Gdzie ten czosnek? Tutaj mam. I co ja tu dzisiaj jeszcze będę robić? Na pewno zrobię ciasto z truskawkami. Już sobie patrzyłam na przepis. Zrobię biszkopt. Będę musiała chyba podjechać tylko do sklepu po taki pudding, to znaczy to jest coś jak budyń, ale to nie jest taki typowy budyń jak u nas. I chyba galaretkę jeszcze będę musiała kupić. Coś mi się wydaje, że to właśnie chciałabym zrobić z galaretką. Takie, wiecie, sezonowe ciasto. Już mam smaka na to. Także upiekę sobie zaraz właśnie biszkopt i będziemy robić później ciasto. Pewnie jak odbiorę Oliwiera z przedszkola, to podjedziemy sobie od razu do sklepu. W ogóle dzisiaj ma być piękna pogoda. Zobaczymy, jak wyjdzie. Od samego rana nie ma w ogóle deszczu, więc jest dobrze. Nie, no, dzisiaj w ogóle nie miało być, więc mam nadzieję, że nie będzie. Później może skoczymy sobie jeszcze na rower. Zobaczymy. Dobra, mam tutaj te pomidorki. Teraz sobie to podleję oliwą. Wrzucę sobie gałązkę rozmarynu i wstawiamy sobie to na palnik. Postawiłam sobie już wodę na makaron. Tutaj podlałam też wodą i przyprawimy sobie to takimi płatkami chili. Dosłownie troszkę. Oczywiście pieprz i sól. Później można sobie do smaku jeszcze przyprawić, ale tak dosłownie minimalnie. Dobra, teraz musi nam trochę odparować ta woda, bo troszkę za dużo mi się tutaj wlało, ale to nic. Zrobiłam sobie kolagen i używam w tym momencie ten od Klosterfrau. Bardzo mi posmakował, on jest o smaku dzikiej róży. Mam też ten od Oldane, ale no jednak bardziej ten mi smakuje. Tutaj mam o smaku pomarańczy. Też nie jest najgorszy, no ale jednak bardziej smakuje mi ten. Kupiłam go w DM-ie. Nigdy nie wiem, ile wrzucić tego makaronu tak, aby wystarczyło dla naszej dwójki. Łuki zawsze się ze mnie śmieje, że ugotowałam jak dla wojska. Nie wiem, czy tym razem też tak będzie. Podkręcamy sobie jeszcze raz. I doleję sobie teraz to
taką śmietankę. Tak na oko, nie wiem ile, no myślę, że tak o, wystarczy. I teraz musi się nam to jeszcze raz jakby zagotować. Jeszcze mam tutaj pozostałości po rozmarynie, więc wyciągamy wszystko i zaraz sobie to po prostu zblendujemy blenderem i obiad gotowy. Później ten sos sobie przeleję do garczka z makaronem. I to wszystko. Ugotowałam za dużo makaronu? Prawdopodobnie tak. Wlewamy sobie teraz to wszystko do garczka i mieszamy, dodajemy trochę parmezanu i obiad gotowy. Ale pachnie pięknie. Proszę bardzo, prawdziwy włoski makaron. Czyż nie wygląda to jak z włoskiej restauracji? Proszę bardzo, tutaj mamy polskie produkty. Nawet w Rewe są. Musimy znaleźć, mój drogi, biszkopt. Poczekaj, biszkopcik. Zrobimy sobie taki normalny, biały biszkopt. Czekaj. B jak biszkopt. Czekaj. Teraz tutaj tak, okej. No, o, i to. Super. Daj, rozpocznij gotowanie. To. Na zielono, no. Musisz tak delikatnie, o tak, tak, super. Rozgrzewamy piekarnik do 180 stopni. Proszę bardzo, dzisiaj mamy pracę w ogrodzie. Musimy się zająć tym wszystkim. Ostatnio miałam to malować. Niestety jeszcze tego nie zrobiłam, więc może dzisiaj się tym zajmiemy, co? Możemy spróbować. Fajnie by było, bo chciałabym tutaj zrobić sobie taki boho styl. Już chyba wspominałam o tym. Na pewno tą ścianę będziemy musieli jeszcze pomalować, więc no sporo pracy tutaj jest, a dzisiaj jest przepiękna pogoda. Jest ile stopni? Nie wiem, 25. No pięknie. Chyba pierwszy taki ciepły dzień. Jadę sobie teraz do sklepu, bo moja Sybinka mówiła mi, że są hortensje właśnie w Kauflandzie, także jak będą, to sobie kupię jeszcze dwie, bo są za fajną cenę. A chciałabym sobie przy tej mojej metamorfozie tarasu kupić jeszcze tak może
dwie takie hortensje, tak aby ładnie sobie to tam poustawiać. Później totalnie nie wiem, co będziemy robić. Mieliśmy iść na imprezkę, ale to jeszcze nie jest pewne. Zobaczymy, jak to się potoczy. Póki co jedziemy po hortensję. Muszę przytrzymać sobie aparat. Ale jest piękna pogoda, naprawdę. Jeszcze tak ciepło u nas nie było. Więc naprawdę bardzo się cieszę. W końcu lato. Był przeskok. Wiosny nie było, tylko od razu lato. Wróciłam sobie już do domu i powkładam sobie teraz te hortensje tutaj. Myślę, że i tak będzie trzeba je przesadzić sobie do większej donicy, większych donic, bo na pewno lepiej by mi tutaj rosły. Ale na razie włożymy sobie je w ten sposób, tylko muszę jeszcze trochę opłukać te doniczki. No piękne są hortensje, mega mi się podobają. Tutaj kolej, no nie no, przepięknie to wygląda. Tak, chciałabym mieć właśnie dużo kwiatów tutaj. No i też takie białe zasłony, wiecie, taki boho styl. Będę musiała nad tym pomyśleć. Przede wszystkim musimy wziąć się za pomalowanie tych desek tutaj, żeby to ładniej wyglądało. Mieliśmy to dzisiaj robić, ale oczywiście nie ma za bardzo czasu. Gdzie ja to teraz porozkładam? Ta hortensja, którą kupiłam ostatnio, stoi mi tutaj przed drzwiami. Zobaczcie tylko, jakie piękne ma kolory. Tutaj mamy fiolet, a tutaj już taki niebieski. Tutaj taka fuksja. No naprawdę przepiękna jest ta hortensja. A tak w ogóle to jeszcze nie pokazywałam, jakie piękne ciasto wczoraj zrobiliśmy z Oliwierem. Nie miałam galaretki polskiej, tylko tą niemiecką i to w sumie nie jest taka galaretka, tylko nie wiem, jak to nawet nazwać, taki glutek. Nie no, żartuję. Jednak z galaretką byłby na pewno lepszy. Muszę się zaopatrzyć w galaretki. Zapomniałam totalnie powiedzieć mojej mamie, aby nam kupiła te galaretki w Polsce, bo niedawno wrócili. Ale my też za jakiś czas wybieramy się do Polski, także na pewno kupię kilka, tak aby mieć na ciasta.